To są artyści rynków Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W pierwszej części programu Maciej Leściosz, CMC Markets. Witaj Maćku. Witam. Zaczynamy od rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Mamy już wiedzę o kilku raportach, na niektóre czekamy. Dziś dowiedzieliśmy się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych jest mniejsza niż się spodziewano. No i przede wszystkim wczorajszy bardzo dobry wynik w raporcie ADP, gdzie się okazuje, że tych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych powstało dużo więcej niż prognozowano. Tak, no i to jest taki często dobry prognostyk dla tego kluczowego z punktu widzenia decyzji zarówno Banku Centralnego Fedu, jak i samego rządu, raportu dotyczącego zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tego, który w piątek się ukaże, zawsze pierwszy piątek miesiąca, te tak zwane potocznie payrollsy. No i jeżeli się one powtórzą, no to może mieć tak naprawdę znaczenie dla rynku. Już się przyzwyczailiśmy do tego w ostatnich miesiącach, że różne dane makroekonomiczne, które się pojawiają, które napływają, te wszystkie odczyty, one dość mocno straciły na znaczeniu w przeciwieństwie do tego, co się działo w latach 2017, 18, 19. Tak? Czyli ten czas pandemii nas przyzwyczaił do tego, że na inne kwestie zwraca się uwagę, a to ponownie może być ważne, dlatego że zapowiedziany przez Joe Bidena pakiet fiskalny w tej wysokości 1,9 biliona dolarów wcale taki pewny nie jest. No, wydaje się, że ostatnio już zwłaszcza tutaj dochodzi do takich trochę powątpiewania, czy oddawanie Amerykanom tej wartości 1400 dolarów do ręki na pewno jest takim dobrym pomysłem. Choćby ta sytuacja z ostatniego czasu, pomimo że nie związana w żaden sposób z samą polityką monetarną, nie związana bezpośrednio z gospodarką na rynku amerykańskim, mam tutaj na myśli to taki ataki drobnych inwestorów na rynku, to pokazuje, że jest na tyle dużo kapitału, że nawet drobni inwestorzy faktycznie w otoczeniu tych bardzo niskich stóp procentowych poszukują różnych możliwości inwestowania. No i dochodzi do takich dość paradoksalnych sytuacji, gdzie drobni inwestorzy pokonują instytucje, potem trzeba interweniować. No to jest oczywiście pochodna tego wszystkiego, natomiast do czego zmierzam, może być w tym momencie taka retoryka pomiędzy demokratami i republikanami, że faktycznie można przemyśleć zmniejszenie tej wartości pakietu fiskalnego. On zostanie wprowadzony oczywiście, bo tutaj to jest jeden z ważniejszych punktów polityki Joe Bidena i jego gabinetu. Natomiast jeżeli ta kwota nie byłaby tak duża, to mogłoby to być negatywne dla rynków, bo znowu obowiązuje ta zasada, tak? Jest, im jest gorzej, tym lepiej dla rynku. No a odwracając to, jeżeli mamy dobrą sytuację na rynku pracy, to jest ten, może być argumencik niewielki, ale argument mimo wszystko, za tym, żeby się powstrzymywać decyzjami. No i więc wydaje mi się, że ten jutrzejszy dzień będzie bardzo ważny, ta godzina 14.30, kiedy będzie odczyt payrollsów, no może się cechować z sporą zmiennością na rynku, na pewno warto to ponownie obserwować, no i ewentualnie się pod ten ruch podpinać. Zjawiska na amerykańskim rynku pracy w ostatnich tygodniach dobre, a co się dzieje z wielkimi amerykańskimi firmami technologicznymi, Google, Facebook, Apple, Amazon, no one na kryzysie ostatnich miesięcy to na pewno nie straciły, no ale personalnie też się sporo dzieje, Jeff Bezos się przesunął do Rady Nadzorczej Amazona. Tak, no generalnie patrząc całościowo na spółki Big Tech, no to jest w dalszym ciągu siła napędowa amerykańskich giełd. Przyjrzałem się takiemu koszykowi akcji właśnie spółek Big Tech, które w CMC Markets kwotujemy i od tego dołka pandemicznego w okolicach marca ten koszyk zyskał już w tym momencie 100%. A tutaj to jest koszyk, który obejmuje zarówno te spółki FANG, jak i inne spółki z branży Big Tech. Ostatnie wyniki pokazały, że pomimo, że teoretycznie już ta sytuacja się pandemiczna no nieco poprawia, tak? No w dalszym ciągu oczywiście lockdowny są, ale nie na taką skalę jak w marcu, więc to teoretycznie powinno być mniej sprzyjające dla tych spółek, które jednak żyją z tych usług internetowych, tak jak chodzi Microsoft, gdzie większość dynamiki zysków właśnie pochodzi z wzrostu tej dynamiki zysków, pochodzi z usług w chmurze, tak samo w przypadku Amazona.
tutaj wspomnianego przez ciebie, no to jednak wyniki prezentują nadal doskonałe, znacznie przewyższające prognozy analityków, no i też z perspektywami wskazywanymi przez same te firmy. Samo odejście to jak akurat Jeffa Bezosa no faktycznie jest zauważone przez rynek, natomiast pytanie, czy on gdzieś tam z tylnego siedzenia w dalszym ciągu nie będzie w ten sam sposób sterował spółką, to wydaje mi się, że inwestorzy tym się aż tak bardzo nie przejęli. Tym bardziej, że sam Amazon, rozmawialiśmy o nim w zeszłym tygodniu, ma całkiem niezłe perspektywy, to jest ze względu na swoją dywersyfikację. Ale większość tych spółek Big Tech właśnie w ten sposób działa, że w momencie, kiedy posiada takie nadwyżki kapitałowe właśnie dzięki tym gigantycznym zyskom, które ostatnio generuje, no też mocno dywersyfikuje swoją działalność, czyli przygotowuje się też do tych teoretycznie gorszych czasów z perspektywy ich biznesu. No i to widać, że inwestorów w jakiś sposób uspokaja. Wielu z nich podchodzi do tych spółek w taki sposób, wręcz traktując je jako nieco bezpieczne przystanie, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne, dlatego że patrząc fundamentalnie, te spółki są skrajnie w tym momencie przewartościowane, ale tak samo rozmawiając 3 miesiące temu i pół roku temu, też można było mówić o znacznym przewartościowaniu. Więc pytanie, gdzie jest ten limit? I czy właśnie to, co mówiłem przed chwilą w odniesieniu do pakietu fiskalnego, czy to cały czas nie jest to takie sztuczne kreowanie potęgi, między innymi tych spółek Big Tech? Wzrosty potężnych firm, wielkie programy finansowe, same plusy w tych Stanach Zjednoczonych, plusy także na rynku ropy naftowej, bo ropa drożeje i jest najdroższa od roku. Co z gazem ziemnym? On też raczej w górę, a nie w dół. No, surowce energetyczne faktycznie mają w ostatnio całkiem niezły okres za sobą. Natomiast na rynku gazu ziemnego na pewno widać znaczną zmienność. Gaz ziemny ma to do siebie, że tutaj dość mocno jest on skorelowany z prognozami pogody, czyli chcąc wiedzieć, co się dzieje na rynku gazu, zamiast słuchać prognoz analityków, można się przyglądać prognozom pogody. I oczywiście to też miało znaczenie w ostatnim czasie. Atak zimy w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu, gdzieś tam spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu, pojawiły się mrozy, no automatycznie spowodował zwiększony popyt na gaz. To konsekwencją tego był spadek zapasów gazu ziemnego, no a konsekwencją spadku zapasów był wzrost cen. No i tutaj faktycznie ta zmienność, która miała miejsce w ostatnim czasie, jeszcze dodatkowo została podbita. Nawet w poniedziałek był taki bardzo ciekawy, po tym takim, nazwijmy to, ataku zimy, który zaskoczył tym razem nie drogowców, ale inwestorów. Notowania gazu wzrosły na otwarciu o 6%, no ale później doszło do mimo wszystko realizacji zysków. W tym momencie jesteśmy w okolicach poziomu 2,8 dolara. I ten poziom 2,80 stanowi dość istotny opór. Jeżeli faktycznie on zostanie pokonany, no to może być szansa na dojście w okolice 3 dolarów. No a to będzie stanowiło ten poziom najwyższy od grudnia 2019 roku. Czy w zasadzie w stycznia 2019 roku, przepraszam. Więc no to jest taka perspektywa, wydaje się dość bliska. Zobaczymy, jak faktycznie będzie się rozwijała sytuacja również na rynku ropy naftowej, bo jednak te surowce energetyczne, one są skorelowane i jeden może mieć wpływ na notowania drugiego. Także na pewno też kolejny rynek, gdzie jest ciekawa sytuacja i wszystko rozgrywa się tu i teraz. Oba scenariusze na dobrą sprawę są no niemalże równie prawdopodobne. Z wielkich rynków przenosimy się na krajowy rynek giełdowy, przyglądamy się indeksowi WIG20. Styczeń dla tego wskaźnika udany nie był, początek lutego też nie jest dobry. Właśnie ja od dłuższego czasu, od końca grudnia, w zasadzie byłem dość optymistycznie nastawiony do sytuacji na polskiej giełdzie, do WIG 20. No, okazuje się, że jednak mój optymizm niekoniecznie był w zgodzie z optymizmem inwestorów, zwłaszcza tych zagranicznych, bo jednak potrzebujemy solidnego napływu kapitału zagranicznego na właśnie polski rynek, żeby ten WIG 20 mógł wreszcie ruszyć powyżej poziomu 2000 punktów. No a cały czas jednak
oscylujemy w okolicach raczej 1900-1950, nie mogąc się przebić jakoś wyraźnie wyżej. No, w tym momencie ostatnie spadki no to może być pokłosie silniejszego dolara. W perspektywie kolejnych miesięcy więcej jest czynników, które raczej będą sprzyjały osłabianiu się dolara, więc to jest ten czynnik, który może wreszcie spowoduje w jakiś sposób ruszenie tego naszego indeksu. Dodatkowo poza kwestiami takimi technicznymi mamy jeszcze no te dodatkowo te spółki, które mają sporą wagę w indeksie, a jednak mu w ostatnim czasie ciążą. CD Projekt, który też w momencie, kiedy CD Projekt ten short squeeze się na nim odbywał i tam podszedł w okolice nawet 370 w pewnym momencie, no automatycznie to rzutowało na taki delikatny wyskok na samym indeksie WIG20, no a w tym momencie CD Projekt już ponownie wrócił poniżej poziomów 300 zł za jedną akcję, no i mamy oczywiście tutaj też odwzorowanie automatycznie, brak tego napędu dla WIG20, tak samo Allegro, kolejna spółka, która jest ważnym czynnikiem, ważnym składnikiem WIG20, no też perspektywy dla tej spółki mogą być w tym momencie delikatnie utrudnione ze względu na ekspansję no, bardzo ważnego konkurenta, wspomnianego dzisiaj Amazona. No także no tutaj pomimo optymizmu jeszcze musimy chwilę poczekać i myślę, że tym kluczowym momentem będzie właśnie to przełamanie takie już definitywne poziomu 2000. O perspektywach spółek i rynków mówił Maciej Leściosz z CMC Markets. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w drugiej części programu Artyści Rynków zobaczą Państwo i usłyszą Łukasza Wardyna, też z CMC Markets. Będziemy dalej rozmawiali o giełdach i walutach.